Cześć, dzień dobry, witamy Was dzisiaj z Robertem Lipijskim w trzeciej części serii dotyczącej propozycji wartości. Z poprzednich odcinków dowiedzieliście się już, co chcemy sprzedawać jako firma, komu chcemy sprzedawać w rozumieniu, jakim firmom chcemy sprzedawać, a dzisiaj Robert powie nam trochę więcej na temat tego, że jednak firma jako firma nie kupuje, a kupują tam ludzie i to... Trochę spoileruję. Nie jeden człowiek, ale Wielogłowa hydra. Robercie, o co w tym wszystkim chodzi? Cześć Tomek, witam wszystkich w kolejnej części naszych dyskusji o value proposition, czy o propozycji wartości. No, powiem szczerze, nie słyszałem, że takiego określenia, jak Wielogłowa hydra, ale może coś <grym> w, w wszystko tym jest. Coś nowego. <grym> może coś w tym jest. Tak, ja, ja przypomnę może tylko w kilku słowach dosłownie, że rozmawialiśmy ostatnio o tym, że. Musimy dokładnie wiedzieć, jak ma wyglądać firma, do której chcemy pójść. I to już jest jakaś część naszego sukcesu. Natomiast kolejną rzeczą mega ważną jest to, żebyśmy wiedzieli, do kogo w tej firmie pójść, uh -huh. a do kogo nie pójść. I myślę, że to jest mega ważne, nawet żeby zacząć od tego drugiego. Uh -huh. Zacznę może od króciutkiej historii. Pracowałem kiedyś z klientem, który upatrywał w firmach jako główną osobę, z którą sprzedawcy się spotykali, działy zakupów. No, to jest naturalne, nie? Naturalne by się mogło wydawać, wiadomo. Natomiast po długich albo średnio długich dywagacjach doszliśmy wspólnie do wniosku, do czego ja ich trochę namawiałem, że trochę się samoograniczają pracując z tymi działami zakupów. No i odtąd doszliśmy właśnie do tych konstatacji, do których pewnie dojdziemy dzisiaj, że trzeba sobie dokładnie określić, czyj problem po stronie naszego klienta rozwiązuje nasz produkt lub nasza usługa. Tak jest. No, i oczywiście może być taki wyjątek, że będzie to człowiek z działu zakupów. Mm -hmm. Możemy sprzedawać coś, z czego korzysta dział zakupów. Natomiast z reguły działy zakupów są traktowane jako te osoby, które po stronie klienta odpowiadają za zakupy, mm -hmm. jak sama nazwa wskazuje. A co wcale nie oznacza, że produkty lub usługi, które my do nich sprzedajemy, rozwiązują ich problem. No i teraz jakby... Ich w rozumieniu nie organizacji, tylko ludzi, którzy w dziale zakupów tak. pracują. Tak. Ich i organizacji ewentualnie, mm -hmm. bo to myślę, że te dwie rzeczy są istotne. W związku z tym, pracując nad propozycją wartości, tutaj już przechodzę do takich konkretnych wskazówek, bardzo istotne jest, żeby popracować trochę koncepcyjnie, trochę burzomózgowo, bazując na naszych doświadczeniach, na wiedzy o rynku, na wiedzy o naszych klientach, kto po stronie tego naszego klienta może finalnie, czy bazując na swoich też wyzwaniach, które posiada, potrzebować naszych produktów i usług? Jakie realne problemy jego rozwiążemy, jakie realne problemy rozwiążemy w firmie? I teraz tu jest też jeszcze jedno rozróżnienie, bo zwykle to właśnie, tak jak powiedziałeś na początku, nie jest jedna osoba. Mhm. W tej metodyce, którą ja stosuję, występują role i to nie takie role w rozumieniu, kto jaką rolę pełni w firmie, bo to jest też istotne. Mhm. Ale na koniec dnia najistotniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, kto dla nas występuje w roli sponsora lub i power sponsora. I krótka definicja, pierwsza osoba, czyli sponsor, to będą osoby, które będą operacyjnie, nazwijmy to, zaangażowane w wybór takiego produktu, usługi, czyli będą fizycznie potem na tym pracować. Czy to powodu. jest ta osoba, której problem de facto rozwiązujemy? Tak, ale na poziomie, właśnie, bo tu jest taki pewien poziom, ja to nazywam operacyjny. Czyli uh -huh, jeżeli na przykład uh -huh. sprzedajemy jakąś usługę, która ma usprawnić jakiś dział, no to odpowiedzialny za wprowadzenie tego będzie prawdopodobnie szef tego działu. Uh -huh. Natomiast ten problem tego działu jest rozwiązywany na poziomie strategicznym przez osobę, która jest power sponsorem. Czyli, żeby rozwiązać ten problem tego szefa działu, tak naprawdę potrzebujemy kogoś z zewnątrz, ale de facto po to, żeby nasz biznes lepiej funkcjonował. Bo z tym działem źle funkcjonującym coś jest nie tak w naszym biznesie. I teraz z tego poziomu dnia, górnego... Na hmm? koniec dnia wszystko sprowadza się do tego, żeby nasz biznes lepiej funkcjonował, prawda? Więc tu możemy dokonać pewnego uogólnienia, chyba niekoniecznie słusznego. Wszystko e... sprowadza się Wiesz, do tego, co, więc ten power sponsor... Tak, tylko... Tylko wydaje mi się, że istotne jest to, że, że sprzedawcy rzadko na to, albo inaczej, nie zawsze na to patrzą. Nie chciałem mówić, rzadko często, nie zawsze na to patrzą. Czyli de facto skupiałem się na rozwiązaniu tego problemu na poziomie operacyjnym, zapominając, że tak naprawdę i tak ten człowiek, który. Będzie korzystał z tej usługi bądź produktu, prawdopodobnie będzie musiał z kimś odbyć wewnętrzną rozmowę, żeby mm -hmm. taką decyzję podnieść. Oczywiście nie mówimy tutaj o rzeczach, które kosztują przysłowiowe 2 złote, tylko mówimy Jasne. o projektach, mówimy o sprzedaży B2B. I teraz pojawia nam się power sponsor. I znowu ten power sponsor nie musi być wcale najwyższym prezesem spółki. To nie musi być prezes, nie wiem, Weźmy jakąś wielką firmę, Oracle na przykład, nikogo nie reklamuję, ale wielka firma, czy Apple, tak? Ktoś siedzi za granicą, za oceanem, nie pójdziemy do niego prawdopodobnie. Natomiast po stronie tutaj naszej części Europy czy kraju, tym power sponsorem być może będzie Managing Director, General Manager. Być może ktoś, kto tak naprawdę zawiaduje tym biznesem tutaj w lokalnie. E, lokalnie. Im większa firma, tak myślę, i, i to są moje doświadczenia, im większa firma, tym power sponsor może być w roli, którą piastuje w firmie niżej. Mhm. i mniejsza firma, czyli firmy średnie, i nawet duże w, w rozumieniu naszego polskiego pojmowania biznesu, to myślę, że właściciel prezes. Takie to są osoby. Mhm. Więc powinniśmy sobie dokładnie określić, kto jest sponsorem, kto jest power sponsorem. I pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że sponsor nam jest potrzebny tylko i wyłącznie, w cudzysłowie oczywiście, do tego, żeby nas doprowadzić do power sponsora. Mamy jemu pomóc zrobić ten deal, bo on będzie musiał potem w naszym imieniu negocjować z tym swoim szefem, jeśli my tego nie zrobimy. I dlatego te dwie role są tak ważne. No i tak naprawdę to temu sponsorowi musimy dać argumenty do ręki. Nie? Tak. Tylko, że on, on, czas, on często sam nie będzie w stanie tego zrobić, albo nie będzie inaczej, ja zawsze mówię tak. Nikt nie będzie lepszym sprzedawcą mojego produktu lub moich usług niż ja sam. Nie Jest. powinniśmy robić ze sponsora naszego sprzedawcy, który wypracuje dla nas prowizję. To by było rzeczywiście widział. <laughs> nie, czasem się zdarza, ale z reguły namawiam do tego, żeby te dwie role rozróżniać, widzieć i na nich pracować. Dobra, i powiedz mi teraz tak, jesteśmy w sytuacji, w której definiujemy sobie zgrubne parametry, tak? Czyli w firmie jak. Firma X, czyli to, o czym mówiliśmy ostatnio, mhm. sponsorem jest człowiek na stanowisku takim, a power sponsorem człowiek na stanowisku takim. I teraz, jeśli przechodzimy już do, do konkretnego potencjalnego klienta, czyli tak zwanego lida, to jak rozumiem, my tam powinniśmy już namierzać tych ludzi po prostu z nazwiska. Zdecydowanie. Zdecydowanie z nazwiska, i tu jeszcze fajnie, że o tym powiedziałeś. Jeżeli mamy zdefiniowane takie dwie role i wiemy, że w tych dwóch rolach występują osoby, które są na stanowiskach XYZ po stronie klienta, to absolutnie nie powinniśmy zaczynać rozmów z innymi osobami. Mm -hmm. Bo to jest często bardzo duża pułapka, która powoduje, że potem ciężko jest wyjść poza to, poza tę relację, w cudzysłowie mówiąc, którą sobie wypracowaliśmy na początku. Więc do tego absolutnie nie zachęcam. I o tym nagraliśmy odcinek w poprzednim sezonie. Jeśli go dla Was namierzemy. To, to zainteresujemy link, po prostu. Tam jest szerzej, zdecydowanie. Tak, tak. Więcej, więcej detali na temat tego, z kim nie rozmawiać. Nie? Czyli tutaj troszkę, Robert, na początku uchyliłeś rąbka tajemnicy, żeby nie rozmawiać z, z zakupowcami, prawda? No, oczywiście jest to pewnego rodzaju uogólnienie, natomiast bardziej chodzi o to, żeby no, mieć po prostu kontrolę nad procesem, a nie oddawać go w ręce klienta, bo to się może różnie skończyć. Jeśli wspomniałeś o kontroli, to może możecie zalinkować odcinek. Odcinek z, o kontroli. O tym, jak rozmawialiśmy o formule sprzedaży. Tak jest. Dobra. I na tym, moi drodzy, dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że nasze rozkminy pozwoliły wam lepiej dobrać potencjalnych klientów i ze skutecznością. Dużo większą niż poprzednio będziecie te sprzedaże realizować. Zamykamy temat propozycji tak wartości. Co będzie dalej? Zobaczymy. Jak to mówią, stay in touch. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzisiaj. Przestań wreszcie sprzedawać. Hashtag. To jest. Na razie. Cześć. Pozdrawiam wszystkich.